I teraz właśnie Kuba Lizakowski, Paweł Zawistowski. Zawistowski w stronę Lizakowskiego. Lizakowski przed bramkę, ależ tu było blisko, aby któryś z zawodników zamknął tę sytuację. Techniczny sygnalizował, że może już strzelać na bramkę. Teraz dobra okazja. Oczywiście dośrodkowywać zawodnik Znicza Pruszków. Teraz dobre uderzenie, ale zbyt lekkie jednego z piłkarzy Znicza. To też już kilka razy w tym meczu widzieliśmy. Czasami te próby kończą się lepiej, czasami gorzej. Zawistowski teraz uderza na bramkę, piąstkuje jednak Misztal. Uderza na bramkę Przemysław Lech. Dobre było to uderzenie. Pod atakiem może wychodzić Bytowia. Nowakowski jednak szybko traci piłkę. Dobrze, teraz blisko pola karnego, ależ teraz dobra interwencja Adriana Olszewskiego, który ratuje zespół Bytowia, ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze cały czas przy piłce piłkarze Znicza. Świetna teraz interwencja. Zagranie w pole karne, blisko teraz, aby w piłka wpadła. No blisko są, coraz bliżej zawodnicy Znicza Pruszków w tych ostatnich minutach. Może to się źle skończyć dla Czarnych Wilków. Muszą coś tutaj wymyślić podopieczni Kamila Sochy, aby wyjść spod tego zagrożenia. Przede wszystkim muszą się obronić przed tym stałym fragmentem gry, kolejnym dla zespołu Znicza Pruszków w 29 minucie spotkania. Zagranie w pole karne, jeszcze piłka ostatecznie ląduje w rękach Adriana Olszewskiego, zagotowało się teraz pod bramką. Ale o tym przekonamy się za chwilę. Tymczasem zagranie w pole karne z tego stałego fragmentu gry, no i mamy 1-0, nie najlepsze tam chyba piąskowanie zawodnika Bytowi, bramkarza Bytowi, Adriana Olszewskiego i Mariusz Gabrych, jeśli dobrze widziałem, pakuje piłkę do siatki z bardzo bliskiej odległości, no i mamy 1-0. Dla Znicza Pruszków, tak, potwierdzenie teraz przez spikera, że Mariusz Gabrych wpakował piłkę do siatki tam z najbliższej odległości. Nie było to chyba najlepsze piąstkowanie, no najlepiej byłoby to obejrzeć na powtórce, jak wyglądała dokładnie ta akcja ze zbliżeniem. Będziemy mieli za chwilę dośrodkowanie z rzutu rożnego dla zawodników z Pruszkowa. Piłka ustawiona już w narożniku, ręka uniesiona w górze, zagranie w pole karne. Dobrze, jeszcze tutaj bronią się zawodnicy Bytowi, ale będzie okazja do zamknięcia tej sytuacji. Piąstkuje piłkę Adrian Olszewski, ale tutaj było blisko po raz kolejny zamieszanie pod bramką. Mogli do Szmitkę. Szmitkę uderza na bramkę, bardzo dobre uderzenie Adama Szmitkę. Giel wygrał ten pojedynek główkowy, zagranie jeszcze cały czas Piotr Giel w polu karnym i mamy 11. I teraz Paweł Zawistowski nabiega na piłkę, Zawistowski na bramkę, bardzo pewnie teraz Paweł Zawistowski po profesorsku pokonał Piotra Misztala, no i mamy 1-1 na boisku przy Mickiewicza 13. Paweł Zawistowski jest tym, który jako pierwszy wpisuje się na listę strzelców w tym roku i pod wodzą nowego szkoleniowca, pod wodzą Kamila Sochy. Właśnie Paweł Zawistowski jest tym zawodnikiem, który jako pierwszy zdobywa bramkę. Piotr Giel, po tym jak powiedziałem, że ten sezon ma mniej, tę rundę ma mniej udaną niż poprzednio, wywalczył rzut karny jakby na zaprzeczenie tych moich słów. Ale tutaj była dobra okazja dla Bytowi, Paweł Zawistowski jeszcze starał się. Ale teraz Znicz. Uderzenie na bramkę, ale ponad poprzeczką bramki, wysoko ponad poprzeczką bramki Adriana Olszewskiego. No i od własnej bramki będzie mógł rozpocząć grę piłki. Odegrać Jakub Bach, Marcin Bochenek teraz. Zagranie w pole karne.
Nie najlepsze teraz wybicie. Dobrze, że tam jeszcze asekurowali całą tę sytuację koledzy z zespołu Oskara Krzyżaka, bo i najlepsze było to jego wybicie. No pierwsza taka nieskuteczna interwencja zawodnika Bytowi. Teraz Piotr Giel. Giel odgrywa do Eryka Morrisona. Morrison ma trochę wolnego miejsca. Eryk Morrison było blisko teraz, aby Morrison wpisał się na listę strzelców, ale trochę zabrakło zawodnikowi. Przemysław Lech do Kiecy. Kieca do Bacha. Bach ma trochę wolnego miejsca. Jakub Bach uderza na bramkę. Niepewna interwencja Piotra Misztala. Camargo dobrze teraz zobaczył Zawistowskiego. Odgrywa do Piotra Giela. Ten do Eryka Morrisona. Teraz Sezonienko pod polem karnym. Kasper Sezonienko, świetna teraz sytuacja. Bytowi jeszcze Eryk Morrison odebrał piłkę, uderza na bramkę. Jeszcze jest tam Kasper Sezonienko. Sezonienko obraca się z piłką. Piotr Giel przed polem karnym nie był w stanie tutaj nic zrobić. Jeszcze Przemysław Lech. No świetne trzy chyba sytuacje zespołu zawodników Bytowi. Żadna nie zakończyła się jednak zdobyczą bramkową. No szkoda, jeśli chodzi o zespół. Kieca dobrze teraz przejął piłkę. Zagrywa w stronę Piotra Giela. Piotr Giel tam w pole karne. Mateusz Wrzesień nie zamknął jednak tej sytuacji. Ale teraz świetna okazja dla zawodników Znicza. Tam z numerem 9 Maciej Firlej mógł... Kieca. Morrison. Zagranie w pole karne, ale uderzenie teraz Piotra Giela z przewrotki. Piotr Giel, Zawistowski, Wrzesień, Giel. Giel ładnie teraz przedziela się z piłką. Piotr Giel i mamy 2-1. No wrócił stary, dobry Piotr Giel. Świetne uderzenie teraz na bramkę. Ładna też asysta Mateusza Września wprowadzonego na boisko. No i mamy 2-1. No jakby chciał zadać kłam tutaj tym słowom, które powiedziałem w pierwszej części spotkania, że ta dyspozycja Piotra Giela nie jest w tym... w tej rundzie najlepsza. Teraz Piotr Giel pokazuje, że jednak całkiem dobrze mu idzie również w rundzie wiosennej, że już wchodzi na te właściwe obroty, że wygląda to w jego przypadku ponownie całkiem przyjemnie. Bramka dla Bytowi zdobyta przez Piotra Giela. Mamy 2-1. Zdobyć tutaj gola Bytowia coraz bardziej zbliża się do tego, aby zdobyć komplet punktów. Jednak teraz była to kiepska interwencja. Jeszcze upomnienie kartkowe. No i będziemy mieli rzut karny. Gwizdek arbitra. Uderzenie na bramkę. Adrian Olszewski jeszcze sięgnął delikatnie tę piłkę, ale nie był w stanie. Wyczuł zawodnika z Licza Pruszków. Piotr Giel teraz do Kiecy, ten do Lecha, Lech do Jakuba Bacha. Bach, być może to ostatnie uderzenie na bramkę, teraz mógł to skończyć Jakub Bach, skutecznie mogło to wpaść do bramki.